Dobra. Dobra, ja też włączyłem, ja też włączyłem, ja też włączyłem. Ej, dobra, kochani, bo nastąpiła zmiana. To prawda, tam wyjdzie chyba odcinek 45-minutowy, z tego co pamiętam. Ale trudno się mówi. Ale za to ktoś ma przester. Skip, masz przester. O, teraz już dobry nie ma. Początek. To jest świetny początek. Ogólnie stwierdziliśmy, że czytanie książek jest dla lamusów i od teraz książki czyta się w pół sekundy. Tak więc, kochani, już nie będzie czekania, aż przeczytamy książek. Myślę, że po prostu taka zapchaj dziura. Jak się gra na singlu, jak najbardziej jest fajne, ale no jak gramy tutaj na wizji, to szkoda trochę i was. A tak to klikamy sobie czytaj, pyk, książka przeczytana, chwila, moment, gotowe. To prawda, no wzięliśmy tego perka szybkie czytanie, więc trochę lipa. Ale myślę, że jakoś damy radę. No teraz może wszystkie książki czytać przynajmniej. Człowiek nie patrzy nawet. Pyk, przeczytana. Jazda pojazdami również. Teraz to przyjemnie. Przestań był, bo kurwa mi się klawisz wcisnął i się nie chciał odkliknąć, a że i tak to mogę ująć. I sobie stopą uderzałem o kaloryfer. A, dlatego był taki dziwny dźwięk. No. My już myśleliśmy... 25% widowni, która czyta książki. Książki są dla lamus. Nie no, ja również czytam książki, ale... Ale ile? Po prostu nie w tej grze. W sensie to w tej grze też czytaliśmy, no ale to szkoda czasu. Troszeczkę, a potem to jakby nie patrzeć, obcinać i liczyć na to, że jednak będzie to około 50 minut nagrania, to w ogóle jest lipa straszna. Więc po prostu czytamy teraz Insta książki. Myślę, że dla nas lepiej, dla was również lepiej. I przynajmniej teraz postacie będą jakoś tak w miarę wyedukowane. No kurs szybkiego czytania. Ja już nie będzie tak bolało. No właśnie. Będzie ty aktor jesteś? Czy ty się już na serwer loadowałeś? Wchodzę. A, wchodzisz. Bo ja wróciłem już do bazy, już jestem w bazie. A ty wróciłeś? Kiedy? Pielgrzymkę zrobiłem. Teraz? Nie, jak pracowaliście z tym... Jak on... Z myślanką? No. Aha, no w sumie to ma no, dobra, okej. Okay. To wczoraj szybka pielgrzymka i... Skip, ty właśnie serwer, ja już... a nie kam cię podrywasz. Ej, już kurwa, i jadę po ciebie gdzieś. Ty w bazie. Co? Dobra, to ja ją tam biorę, a nie... Chłopaki się chyba za bardzo troszeczkę do jedynej dziewczyny na serwerze przystawiają. Trójkąt story. Przepraszam, jedna była, jedna wiesz. No to po prostu przyroda nie lubi próżni. Wchodzę na serwer. Czas najwyższy. Piłuj na desk. No już wcześniej wchodziłem, ale mi skraszowało. Dobra, stolarstwo przeczytane, let's go. Idziemy rozbierać ściany. Aż wbijam trzeci poziom w końcu. Co, chyba nie ma sensu rozbierać ścian, tylko te drzewa ścinać po prostu, będzie łatwiej. Nie, ale... Jest inny sposób na to. Ale słuchaj, dobra. Po prostu może tradycyjną metodą, gdzie mamy piłę, gdzie mamy młotek jakiś, coś. Okej. Dobra, piła jest. Bierzemy. Mnożnik razy 5 jest na stolarstwo? Ile desek? 15. Tak on długo przekłada te deski, ja nie rozumiem. No, z plecaka może. No właśnie nie, z podłogi do samochodu on tak długo przekłada. O. A to może masz tego takiego perka, co ja sobie też wybrałem. Musiałbym się skip nazywać. Dobra, to nie wiem, wybrałem dwie lewy ręce, bo ja myślałem, że to jest jakiś lightowy perka, to mi tak przeszkadza. Turcjan, kurwa, generator chyba wygasł. Do chwila, muszę paliwa dodać. Ciemno się zrobiło. Musiałem wyłączyć. Ciemno tu. Pomocy. Nie byłoby za mądre wlać benzynę do działającego generatora. No i tam, oj tam. Tu pierdolnie. No i znów spokojnie.
sobie trochę tych desek, jest stolarz, to sobie nabiję w inny sposób. Będzie git. Kurwa, nie ty. No czy ty jesteś głodny? Ja nie mam jeszcze głodu. Jesteś na zupę cały czas. Chyba jeden łyk. Zupę. Ale się najesz, ja się przejadłem nawet. Łukiem. I robią zupy z zombie, ja nie wiem co tu się... No kurwa, naprawdę ławeczka jest taka twarda. Śrubokręt. Samochód? Jak to się czyta szybko, kurwa! Jak to poleciało! Miło, nie? Turcjan. Trochę za szybko, no ale dobra. Turcjan. Czy my posiadamy... Czy ty masz młotek? Mam. Mam piłę, mam młotek po sobie. Ale mamy na pewno młotki. Nie, ja nie widziałem gdzie młotków. Może tutaj są, ale tam... Szukałeś? Kamieniarski młotek jest. To się fajnie czyta faktycznie teraz. Nie, no po prostu tu jest młotek kulkowy. Stwierdzam, że tak jest lepiej. Jest piła też. W ramach nagrania, że tak powiem, jest lepiej. To masz i piłę i młotek. Biorę cały zestaw, nie? To co, jedziemy! Ejo! Dobra, to co, to i do miasta, czy tutaj gdzieś pójść porozbierać te... mebelki. Ja bym ściany, czy te drzewa podścinał, bo gwoździ mamy dużo. Ale co chciałem coś innego powiedzieć. Ale co, ze ścinania też to stolarstwo leci? Zaścinanie nie, no ale myślę, że damy radę. Bo ja wiem, co nabić. Bo ja wiem, co ja mogę zrobić. Nie, no. Nie wiesz. Aktor nie wiesz. Prowadził z błędu. Czekaj, rozmontuj. Miałem jedyny sposób na to. Jezu, kurwa, co jest? Mamy jakiś inny młotek, bo tym nie mogę rozebrać. Rozbieranie w terenie jest najlepszą metodą na podbijanie. A jaka jest? No nie powiem ci, bo wtedy wiesz, dałbym ci przewagę. No to co, YouTube? Peter, ja sam dolazłem do tego. O, teraz sprawdzimy, czy jak przeczytam wcześniejszy tom, to mnożnik mi się zwiększy. A ja wiem, o co ci chodzi, bo ty mi mówiłeś. O co? No, budowanie. No nie. No widzisz, jesteś w błędzie. Ja już zabudowałem trzeci poziom. Dobrze. Dobra, tak czy inaczej muszę iść czytać te czasopisma. Ej, a czasopisma mają też przyspieszone, czy...? Wszystko, całe czytanie. Wszystko, co ma strony i czytasz. No to czasopisma będę czytał dosyć szybko. Turcjan. To chodzi, bierzemy pusta na wszystko. No ja tak zrobiłem. Zrobisz, co ja robię. Dobra, to zaraz sobie poczytam to. Na logikę, aktor. Rozmontowuję te ławki z tego parku pierdolonego. Żeby nie przejebać się znów samochodem. Na jedną rozebrałem przed sekundą. Dobra, odkładam książki. Tylko właśnie. Muszę nadrobić ten szósty i Fortnite. Bo pamiętasz, że nam jeszcze tam zostało środek, nie? Zostało? No, został środek tej bazy, tej wojskowej. No, myślę, że tam będziemy trzeba iść i tak. Znaczy wiesz, możemy iść tak nawet i normalnie, bo jak mamy palnik, mamy maskę gazową, no to... Znaczy, a, spalanie sobie polepszyć, tak? W sensie wiesz, możemy po prostu rozwalić je ten murek i przejść, nie? A, no tak, 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 tak. W sumie tam, możemy te książki weźmiemy na spawanie, bierzemy te palnik i tak dalej i jedziemy tam. Tylko czy teraz to robimy, czy jednak bazę ogarniamy? To by się w końcu przydało. Może bazę, bo no, niezbyt fajnie to wygląda. No, nie jest za fajnie. Nawet pomysł mam już. W sensie to będzie wyglądać tak, że ty pójdziesz sobie lutować domki, a ja nabiję stolarstwo. Ja będę te
szpitale wynosić. Tak, na plecach, do przyczepy. Dobra, czas pomęczyć swoją postać, żeby nie jadła. Ja cię zapraszam prawie czego do ścinania drzew. Zero. No to czekamy, tylko może Maślanka uda się dołączyć. Może. Bo ja tu teraz robię w teorii garaż już. I powiem ci osobiście, że w tej chwili już mi delikatnie mówiąc brakuje miejsca. Już lecę. Ja się tutaj po prostu uczyłem trochę stolarstwa. Taką. Ty to się mechaniką zajmij. Ja czymkolwiek się zajmuję. O, skip, będziesz nowym mechanikiem. A jak umrę w końcu, no bo to w końcu nadejdzie, to muszę zmienić sobie trochę perki. Czy nie mogę? Nie no, perki można, wyglądu nie można. Dobra. No te perki mnie zaczynają wkurwiać. Wybrałem takie, które myślałem, że będą na lajcie, a one są wkurwiające samego. Na przykład dwie lewe ręce. Ja wyciągam Jezu, teraz siekierę. Weź, nie strasz ludzi. A co? Co zrobiłem? Myślałem, że to zombie jak idzie. Ja jeszcze. Ja dokończę. A właśnie. Jesteś w stanie rozwalić to okno? Bo ja nie jestem w stanie. W sensie mogę w tym miejscu postawić ścianę, nie? A wtedy zbudujesz okno? No, to wtedy, tak? Wtedy powinno się zniszczyć. No to trzeba będzie tak zrobić. Zdecydowanie. Na czacie licytacja o kamcie idzie. Wygrywa. Dobra, niedługo czwarty poziom stolarstwa. Trochę odrobiony. A ta cały czas się sprzecza, mówi, że nie i koniec. Na ile slotów mam robić garaż skip 3? Nie wiem. Rób na ile chcesz. To zrobię na 3. A się kierować troszeczkę, że zero będzie kaput. Dobra, co ty robisz? Rozmontowuję tutaj te niepotrzebne ściany. Myślę, że ich nie będziemy potrzebować. No i kaput siekiera. No dobra, to teraz montuj. Tylko wiesz, żeby usunąć to okno. No, trzeba to ustawić. No. No to w sumie można to teraz zrobić. Poczekaj, może tylko pytanie, czy ja mogę w ogóle postawić... Czekaj, buduj. Nie, potrzebuję stolarstwo minimum drugi poziom. Ja mam. No to musiałbyś postawić w tym miejscu ścianę i zobaczyć, czy się... Kurde, zostało mi 10 gwoździ tylko. Ej, to w sumie jak ty tutaj... Bo tutaj coś w bazie będziesz robił, tak? Myślę, że będę robił obrys, jak ma to wyglądać mniej więcej. Nie przydałoby się też, żebym się mechaniką samochodową zajął. Ej, po co mam trofeum z jelenia? Nie wiem, wziąłem dla jej po prostu. Aha. Teraz możemy na wyprawę iść, bo już mi gwoździ zabrakło. Dobra. A ty nie możesz zrobić? Gwoździ nie. A myślałem, że jakiś metal czy coś. Nie mogę tego zrobić. Nie możesz, no to i tak musimy jechać. Nie mogę tej ściany postawić.
No trudno. Dobra, to co, to jedziemy, tak? Gdzie, do tej bazy, tak? Teraz. Chodziło mi, że nie wiem, nawet możemy na jakieś domki pojechać i porozmontowywać, okej. Dobra. To ja sobie przygotuję jedzenie jeszcze. Do nasobu. No i to będzie taki zarys całkowity stąd i każda komora będzie miała swoje auto. Pytanie, czy tutaj mamy papieros? Mamy na pewno. Dużo. Papierosów ci akurat nie braknie. Kolejna syrena, świetnie. A tam cały czas licytacja. Biorę po 500 zł od państwa z każdej drużyny i słucham państwa. Czerwoni 300. Nie, tam byli żółci, zieloni, niebiescy. Żółci 300. Aktor, ile dajesz? Ja daję magiczną sumę 69. No jak dałem 300, to już nie możesz dać tyle. 600. Oszuście. 600. 90. 9. Dobra, ja już nie mam żadnych niestety gwoździ, więc dupa blada. To on wysłał na tym Discordzie. No widać, jak pracuje nad tym. Pracuj nad tym zomboidem, maślanka, a nie tam wysyłasz jakieś sprośne JPEGi. Też PNG, prędzej nie JPEGi. Chociaż może sobie zapisz. Co? Jak to zapisał. Dobra, Skip, chodź. Idziemy się przygotować do wyprawy. Idę. No, wyprawa kurwa z wyczerpaniem. Zaraz sobie odbijesz to. Ledwo mogę iść. A, drewno na masce. Dobra, Turcja, nie. I zaraz wracam, okej? Okej. Nic nie widać. Kto postawił tu lampę? A w lampę chyba nie możesz się wjebać, czy nie możesz? Myślę, że mogę. No nie wiem, bo można przechodzić normalnie przez ten, przez lampę. Otwieraj. Zamykaj. Dobra. A więc tak. Co potrzebujemy na wyprawę? Ja mam w ogóle siekierę jeszcze, to przy sobie niepotrzebnie leciałeś. Odłożę siekierę, biorę kilofy. Taksówki, kluczyki zostawiam. Butelkę trzeba gdzieś indziej, materiał gdzieś indziej. Chociaż tak, materiał to się może przydać. Kilka sztuk. Odpocznę. A odpocznij sobie. Babcia se pierdolnie. Wróciłem. Wróciłeś. Gdzie byłeś? Wróciłem. Co robiłeś? Kamie podrywałem. A co? To klasyk. Nic nowego. Kurde, ja bym chłopaków odwiedził, bo wiem mniej więcej, gdzie ich szukać. Dobra, Turcjan, to jakie plany mamy? Idziemy rozmontowywać rzeczy. Wojskowa czy rozmontowywanie? Dobra, jak rozmontowywanie, to... Rozmontowywanie, bo to nam się przyda teraz. Trzeba wyładować jeszcze przyczepę chyba, bo nie wiem, czy jest wyładowana. Ja mam plan, żeby właśnie podjechać po maczetę. O, jeszcze butla z gazu. O, jeszcze butla z gazu. Nie są razem! Kurwa. Boże. A wiesz, co nie są razem? No. Butla z gazem. Ale ja mam poczucie humoru dzisiaj?
Kabarety. Kabarety. Chłop się zabawy przebrał. Ja pierdolę, ale beka. I w tym momencie wchodzi dźwięk śmiącego się tłumowca. Ha, ha, kropka, ha, kropka. Ja może mam tu gdzieś te tłum sztuczny. Ha, przecinek, ha, przecinek, ha, przecinek, kropka. Co? Czekaj, przecinek, kropka? Co? Co? Kropka, przecinek, kropka. Dobra, Turcjan, to ja idę pójdę rozebrać jakiś samochód. A, no to dobra. Ja w sumie już kończę gotować, więc możemy jechać od razu do tego. Właśnie, gdzie my jedziemy? Ej, właśnie. Pamiętasz mniej więcej, gdzie było dużo rzeczy do rozmontowania? No tak proponuję. Albo to osiedle, co tam ostatnio się, wiesz, zaczepiliśmy na pielgrzymkę. Okej, panie Maślanka, okej. Lecz jutro jakoś albo poogarniamy. Albo idziemy do motelu. Tam też można. Tylko tam trzeba będzie wybić zombiaki. Dobra, Skip, ja już jestem gotowy niemalże. Tylko ja się tak zastanawiam. Mhm. Ale nie, to dobre, to nie, jednak nie. Okej. Okay. W sensie zastanawiam się, dlaczego ma takie rysy na mapie. Jedno odkryte, jedno nie, ale sobie przypomniałem, że przecież to bety. No, na początku to? Były testy, nie? I dlatego odkryte. No i jeszcze miejsce, gdzie widziałem Skipa. Co? Gdzie tego widziałeś? W sensie, co tam cię nieraz do Skipa teleportowało i... Dobra, aktory są gotowe. Dobra, wezmę tylko klucz nastawny i... Okej. W razie czego, to jeszcze jakiś samochód się rozbierze. No dobrze, że mnie wtedy nie biłeś w sumie, bo to byłoby takie trochę nie fair play, no bo jednak to był bug. No i sam się nie chciałem bić. No w sumie ja też. No ja nawet nie miałem rzeczy, więc... A wiesz co, wezmę jeszcze Turcjan? Łob. O, dzięki, żeś mi przypomniał. Proszę bardzo, stówka się należy. No jeszcze kurwa czego, jasne. Ja pierdolę. Jaki UI włącza? Musisz podejść do bagażnika i V. Nie o to mi chodzi. Ja na V włączam sobie UI z jakiegoś powodu. I nie umiem tego włączyć. Odejdę, bo mnie zaraz rozjedziesz. No odejdź. Próbuj podłączyć teraz. Mogę, czekaj. Weź zatankuj. Dobra. A w sumie zatankować można, właśnie. A tylko pójdę po... Nie ma problemu. Pójdę po... Jak ty się rozjebałeś, nie przeskakuję. Szkoda gadać. Ja wezmę tylko podnośnik samochodowy jeszcze. O, te kanistry wezmę. O ile to będzie? A, jest. A nic sobie nie zrobiłem, o dziwo. A, bo to nawet nie ma kurwa benzyny? Gdzie nie ma benzyny? No, ten kanister. No nie. Słuchaj, to ja to wrzuciłem, dobra, cholera. Dobra, jedziemy. Tak, bo idą goście. A, dobra, bo tu jest. Sąsiedzi. Młotkiem ich będę tłukł. No pijaja jakiś, gdzie to wsadziłem? Dobra, siedzę i czekam. Aha, ja już tylko te wybiję. Nie chcę, żeby nam do bazy wchodziły, wiesz? To już się gwoździ zostały. Ja bym czy coś nie porozwalały. Bo nam ten agregat chodzi, to tam przyjdą pewnie. No być może tak być. Kurde, no gdzie ja zostawiłem te rzeczy? Kurwa, tak trzęsienie ziemi idą w naszą stronę wszystkie. Wychodź. Co się dzieje? No i idą znowu. Cześć, te klucze. A, klucze są. Broń się. Poczekaj, wyjmę ten łom. No tu... Czemu tu w dwóch miejscach są takie same rzeczy? A może nie takie same? Dobra, już. Na fulla.
Ty widziałeś mój młotek gdzieś, który gdzieś jakimś cudem zostawiłem? Że taki zwykły młotek? Taki zwykły młotek. Przed sekundą, czy przed sekundą? No, z 5 minut temu go zostawiłem. Nie, nie wiem. Kurwa jaja. Jest tylko Kilof. Dobra, gdzie ty jesteś? Turcja? Nie ma nic. Chciałem nalać benzynę, tylko chciałem odlać benzynę. Jak tu jeszcze kurwa więcej idzie. Nie wiem, gdzie ja zostawiłem. Dobra. No, powiedz sobie. Od razu sobie stolarstwo podbiję. Na koniec stresową do... Ale za tam gdzieś idą. ...do tej środkowej. Mhm. Możemy jechać. A jeszcze muszę dolać paliwa. Dobra, to już poczekam w samochodzie, czy coś. Mhm. Dobra, ja już ready. Ja też tylko chowam. To ja wyjeżdżam, ty zamkniesz. Kurde, czekaj, bo zapaliłem. Mgła znikła. No i dobrze. Mamy generale trochę zombiaków do wybicia. Jak to mam jechać? Oj, a ten krzyżyk to skąd się pojawił? Jak zrobiłem? Tył i na wprost, dobra. A. Klimatycznie przynajmniej. No. No i tak jakby było pod ścianą, to by było bez krzyżyka. Dobra, dobra. Widzisz? Dobra, dobra, już, już, już. Nie bądź taki hop do przodu. No. Pomyślałem. Dbam o ciebie, widzisz? Raz ci się zdarzyło. No czy w sumie to... No też nie za bardzo, no bo rozbiłem samochód i to dlatego musiałeś przyjechać. No właśnie, i przez ciebie zginąłem. Chwila, a ten koniec nie przez Grześka? Przez Grześka, ale on pojechał po Grześka i rozjebał samochód w międzyczasie i zostali tam we dwójkę, kurwa. Nie, kon, takiej historii nigdy nie było. Nie, wcale. Nigdy, nigdy. Ja pojechałem i patrz, kurwa, akurat była horda i mi samochód zgasł, już z nimi w środku. I miałem akurat szybę rozbitą od swojej strony. I tylko podlasł, haps, i dopiero samochód ruszył. KFC. Dajcie przebić. Dobra, idziemy. Chyba nie robię żadnego, kurwa, zagrożenia. No, ja ich jest. Tylko ja idę nabijać stolarstwo, czy oboje, czy... Jak wolisz. Ty, to jest bo... szkoła, bo nie broń. Lepiej by było dla jednego tkania. A w szkole ty już nie byłeś? Tutaj nie. Ja w sumie nie przemyślałem, bo ja nie wziąłem książek na... O, też nie wziąłem. Zgasiłeś? Tak. To wrócimy mnie może. Ja od razu idę już do szkoły. Jakie? No trzeba ich wytłuc. No. Ale to się wolno tłucze, jak nie wziąłem sobie... Jak nie mam tych długich obuchów już. Mhm. Kolejna ma nóż pewnie na sobie. Polecam się wykorzystywać płot. Bardzo fajna sprawa. Uuu, to na jakieś kurtki dziwne? Może idzie. Czekam na to. Jeden ma siekierę na sobie. Serio, typie obok masz rozbite okno. Dobra, u mnie czysto. Okej. Okay. Ja wchodzę na... O, to się roznosiło. Biorę nową. Mhm. A, dobra, czy mogę? Mogę, ten stół. Ten koleżka ma klucz. Siekierkę. Ja sobie idę z drugiej strony. Drzwi na co on, co on kurwa zrobił? Ty, nie kliknąłem mu E, on przez okno przeskoczył. I co zrobiłeś coś? Na szczęście nie, ale... Trochę nie halo. Ty, tu jest sporo żarcia. Butelka po bourbonie, co? Tam my byliśmy. To nasza. Nasza oznacza. Kurwa, w szkole. W szkole. Ja pierdolę, jebani. Jestem skłonny w to uwierzyć. Uważaj, zombiaki idą. Policjant, ty byłeś w tym motelu? Nie, to pierwszy raz jesteśmy. Czemu to są puste pokoje? Może my byliśmy? No, ciekawe. Mi się ten zombiak teleportował.
prześcieradło w jednym. W szafie. Dobra, idę dalej. Dobra, no zapalniczkę. Chcesz coś? To jedzenie masz w tym przyczepie. No dobra. Czekaj, ja patrzę, czy nie mają zegarki. Trochę czekolady tutaj jest. Książki już nie biorę. Komiksy można brać. Zbieraj tylko już komiksy, bo one sporo odnawiają, jeżeli chodzi o to. Dobra, dobra. Rosjanko, gdzie ty poszedłeś, bo ja picia nie... Ja z drugiej strony będę. Disc Boy. Na środku się spotkamy. Bo ja muszę popić i iść. A nie masz? Ja mam butelkę. A dałbyś? Bo ja nie mam. Popić sobie. Czekaj. Zombiaki poszedł do ciebie, uważaj. Jestem w pierwszym na dole. Nie, myślałem, że w plecaku mam, ale nie. Kolejny diving mask. Płyty. Rozkręcam wszystko jak leci. Jej. Ty na górze jesteś czy na dole? Na dole, na dole. Tu. Dobra. Dam ci tą podpitą już, bo mam duże pragnienie. Nie zważę, bo zombie tutaj sobie lata. O, oh, fuck. Doszedłem? Chodź tu. Biegnę. To nie powinno być łazienki gdzieś w sumie? No nie wiem. Powinno być. Motelu? Dobra. Żyję jeszcze. No to dużo ich było. Żeś się wjebał tak na hamat, się dziwisz? Znaczy no większość było jeszcze poza budynkiem. Ale wchodzą, wchodzą, trzy są. To mi nie daje. Gdzie słyszałem, jak się dobijali znów. To czysto. Dobra, to mnie depy, bo ja szukam rzeczy i rozkręcam przy okazji. Plecak turystyczny. Okitoki to było i słuchawki. Będzie, że nie słuchasz tego klibiercu po krześle? Nie, chyba. No dobrze. Stołówka. Turcjan, możemy już, no. Możemy już powoli wracać, tylko wezmę jakąś jeszcze... Chcesz wracać? Tak. Temu. Ugryźcie? Tak, już mam drugi, już mam drugi poziom nabity. No to, idź po książki, jedź. Odczep, przyczepę, jedź po książki, wróć. Okej. Weź tam wszystkie tomy tak naprawdę w sumie. Jak leci. I w sumie nie wiem, czy chcemy też tutaj te... Te łazienki chcemy też rozmontowywać? Palnikiem? Biorę zupkę. Jakieś chcemy... miary dobra? Chcemy coś rozmontowywać. To jest zupa grzybowa w pustce. Nie wiem, chcemy się bawić spawanie? Nie, znaczy chwilowo, nie. Później może, ale no tak to... No to nie bierz. Ty tylko książki bierz. Elektryka, stolarstwo. Książki, dużo książek. Elektryka ten drugi, ale też mamy. Spisuj inżynier. Nawet krawiectwo możesz wziąć mi na drugi tom. Dobra. To dla ciebie drugi tom krawiectwa, dla mnie części stolarstwa, wszystkie. I elektryka. Dobra. Pismo elektronika to możemy wziąć. Czasopismo naprawa samochodów. Osobowych. I stolarstwo tom piąty, zajebiście. Zajebiście, zajebiście. Naprawa pojazdu w tom trzecim mieliśmy? Nie wiem, jestem pewien. Turcjan, kurwa. Klucze, klucze oddawaj. Aha, ej! Oddawaj klucze. No już idę sam. Bo jedzenie nam przy okazji wezmę. A jedzenie jest w tym... w bagażniku. Zupa. O, popchnąłem cię do środka. Jest tak na szybko przeczytam te książki. No właśnie, też to robię.
Uwaga, zombiak. Moja postać po wzięciu zupy ma takie obciążenie, że ło. No. Giga zupa. Co to kurwa jest za zupa? Fasoli. Zupa, fasola, orzeszki i Bóg wie co. Pomidory. Zwojen poszedł w górę, zupy mi się tłukę. Czy to jest mikstura śmierci? Kaloryczna. Zgadza się. W mojej postaci jakby waga skoczyła, to bym się serio nie zdziwił. Gdzieś to musi być, nie? Jak zrobisz zdrową kubkę, to potem będzie git. Ja tu się na książki naszykowałem, bo taka duża szafka, tu chuj napoje i chipsy i nie wiadomo co jeszcze. Widziałem cię przez oko. Nie, nic nie było. Nic nie umów. Cisza. Ale nic. Piękne ujęcie. Nic nie było, nic nie widziałeś. To musisz się powiększyć tutaj. No, nie wiem czy zauważę, jak zauważę to powiększę. Nic kątem nie było. Kątem oka było widać, ale było. Słychać na pewno. A, to nie będzie słychać, to chodzi. Szkoda. Ej, ale to rozumiem, w sumie, gdyby tak zajechał na ten policyjny tutaj i wziąć jakiś samochód stabilny. To zabrać? Jakiś policyjny wziąć, w sensie trzeba nabić tylko naprawę pojazdów i... No, mi się wydawało, czy to znów powiedziałeś wziąć. Być może, że powiedział. Trzeba sprawdzić stan też. Niech lepsze wybrać. Proszę, no, ty bez kluczyków ty będziesz mógł jeździć, bo ja chyba nie mogę, jak nie mam tego. Nie, możesz. Jak odpalę na kartę, to możesz. Aha, dobra. Dobra, to chciałeś dobra, elektryka, krawiec. Krawiec, twoje stolarstwo. Noż ty, kurwa, wszo. Uważaj, bo sporo zombiaków. Dobra, dobra. Wchodzą z sukinsyny. Stolarstwo 6. Nie masz szóstki. Ej, dobra, czekaj, ale stolarstwa szóstki nie mamy, więc weź. Nie ma w ogóle szóstki, nie oszukujcie. Ale ja mam stolarstwo w sensie poziom. A. Aż, dobra. Chyba coraz więcej się tu robi. Gdzie ty jesteś w ogóle? Właśnie sam nie wiem. Ja jestem tam przy tym... Ty, chodź, bo potrzebuję cię, bo ja już jestem wykończony. O nie, 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 amigo. Muszę chwilę odpocząć. Tylko musimy książkę czwartą znaleźć. No, nie ma. Nie wiem, czy to będą książki jeszcze. Coś chyba idzie za to. Zobaczę, jaki stan samochodu. Po tym... Pewnie już nie ma. Szyby przedniej nie ma. Film. Nice. Maska 6%. Więc jak raz coś przywalimy, to już później zaczyna jechać po silniku. Kurwa, co ty tam robiłeś? Ale żeś tych zombiaków wytłukł teraz? No. Jak ona się tu znalazła? Doom Slayer. Tyle na chwilę na górę. Mhm. Nie wiem, czy mam takie przeciążenie, no kurwa, bez jaj. Czy twoja postać nadal ma jedno z rąk? No ma. Góra luz. Tak, w sensie obok schodów nikogo nie ma. A ja się nadal zastanawiam, czemu moją postać tamto zabiła, jak sobie rękę odciąłem. No bo cię sepsa zabiła, nie zombiak. Zapal. Dobra, chodź na górę. Albo chodź na może dół najpierw obczyśmy. Dobra, dobra. Do końca. Czemu ty przerwałeś palenie papierosów? Kurde. W sumie weźmy mikrofale za sobą. Chodź. Tędy. Tutaj byłem, tutaj nie było. Uważaj! Czemu moja postać przeszarżowała? Co? Ale głupio znowu czasami. Zamknij to. Wyjdzie kolejny.
Gwoździe. Chuja widzę. Pokój nauczycielski. Ołówek, serio. Beznadziejny pokój. Teraz górę możemy zrobić. Pasek turystyczny. Koruj mnie chwilę, muszę zapalić. Aha. Uważaj. Jak on się dostał z góry? To... A, dach tu jest. A, to jest dach. Miałem mówić też. Tu, tam, czysto. Oczywiście nic nie ma. Lizaki są, no to przy jakiejś żarcie. O właśnie, bo tu można przeszukiwać te szlachteczki. Pewnie pod tym drugi. Jojo, a ten chuj. Bawiłeś się kiedyś jojo? Bawiłem się. Ja się tym bawiłem, ale nie umiałem tam się bawić. Lizaczek. Oho, wlazł gdzieś. To też niewiele widzę, a mam kurwa kocie oczy niby. Ja też. Zajebiste. Tu jest ciemno, ja pierdolę. Ja mogę patrzeć na podgląd nagrania, bo jest zaśniony. Raz, zagadka przyjaźni. Czytają. Tam się pchają. Gdzie tu przeszukiwałem? Bo jak się teleportował dziwnie? No u mnie on tutaj nawalał w szopkę. Kurde, tyle już przeczytałem, tyle rozebrałem i no nie wbiłem elektryki na poziom pierwszy, no bez jaj. Ej, fajnie, że dużo klej, będzie można naprawić broń chyba, tak mi się zdaje. Weźmy klejąca? Klej, tak, można klejem naprawić broń. Łopaty mogę kurwa klejem naprawić, co? Klejem do papieru. No to nie. To ja nie mogę. Mogę naprawić łopatę. Nie każą się, bo... Naprawiam łopatę kleja do papieru, czujesz to? Handluj z tym. No, czym więcej warstw, tym lepiej. Może ci się rozwalić. Jak ci nie pójdzie. Naprawiłem prawie na maksa łopatę. Nie staśmy za tą samą przylepną potrzebna. O, naprawa pojazdów tam pierwszy, tego nie mieliśmy. No jak w dupie. No. Kurwa, nawet brak jedzenia, co jest? Gdzieś się przebili. Uważać. A następny klej. Ale jasno tutaj, nawet nie wiem, czy coś tutaj jest. Teraz sobie jaja robisz, czy co? Nie masz jasno. Weź mi dapuj, bo ja rozbieram radio. Dobra. A nikt tu nie idzie w pobliżu. I dobrze, o to chodzi, ale lepiej, żebyś mi dapował. Już idę. Kurwa, wyrzuciłem papierosy znowu. Źle klika mi się.
Sporo za to leci. Więc musisz mi wybaczyć, ja muszę te stoły porozbierać. Z nich jeszcze gwoździe są z tego co widzę. Choćby dla samych gwoździ to z przyjemnością rozbiorę. O, a tam byłeś? Taki. Nie, tam jeszcze nie byłem. A, to są toalety, no to mało istotne. Ja rozbieram wieczorki. Następne toalety. O! Kolejna płytka CD. Wybiorę. To pism już nie zbieram. To też nie zbieram. Tu jest jakieś przejście. Ty, ale jak te typy się dostają na dachu? No? Właśnie nie wiem. No, więc szybko wcześniej. Jak my tu byliśmy? Tu, znaczy no tutaj chyba cię nie było, ale ja byłem. Tutaj właśnie klei dużo znalazłem i to naprawiłem broń. Zbieraj taśmy samoprzylepne. Taśmy tu nie było. Ale ogólnie zbieraj. To też zbieram. Słyszałem gdzieś po prawej. Tam gdzieś, gdzie się patrzę, to musiało zostać rozbite. A tu toalety były, tak? Tylko i wyłącznie. No. A tu na dole? Tu jest jeszcze przejście jakieś. Garnek. Czekaj, czekaj. Piro będzie rozmontowywał. Może też. Jeżeli mogę, mogę. Nie, nie mogę, bo ja nie mam piły. A to potrzeba, no nie? O, jak się jasno zrobiło w jednej chwili. I kolejne gwoździki, świetnie. Zbieraj, zbieraj. Ile już masz? Gwoździ? No. Niedużo. 5 sztuk. Też klej? Więcej, dobra. Więcej mam niż 5. 10. Dużo. Co chcę? Klej, czy chcesz? A, no może dać. Już czekaj. Baterie. A masz jakieś taśmy samoprzylepne? No właśnie nie. Dobra. Masz klej. Mhm. I jak lutowanie? No, lutowuję wszystko po drodze. W sensie, do stolarstwa, czy do... Wszystko. Lampy, i tak dalej. Naprawiłem łopatę na maksa klejem. Nie wiem, kurwa. Jak to, jak ta postać to zrobiła? Tam są zombie latają. Mogę szybę na przykład? Chyba nie. No tam są zombie. Szyby to chyba możesz. Ale one są na dole, wiesz? O, gwoździki, świetnie. Ale tu byliśmy? Takie długie, ta klasa? A, ale tego na pewno nie rozmontowywaliśmy. Czego? Drzwi. A. Zawiasy się przydadzą. Możesz wieszek też tam rozmontować. Zadzwonię starostwo poziom 4. Tam wydrapią. O, i zegarek tu leżą. Nie widziałem. Lampka. Lampka się przyda. Elektroniczne wywalamy. A te łapki mogę rozkręcać? Mogę. Zobaczymy co z nich drobi. Jak są gwoździe, to rozbiorę wszystkie. Dobra.
Szkoda, że palnika gazowego nie wzięliśmy, to byś sobie porozmontował szafki i tak dalej. My musimy mieć jeszcze chyba maskę. Maskę mamy. Ty z tego gwoździe lecą. O, ja pierdolę. No to będzie pierdolę jak te gwoździe. Mam cię prośbę, jak masz chwilę, to pozbieraj wszystko to, co dropię i włóż do kosza na śmieci i skasuj. No. Czekaj, słyszę zombie. Ale nie idzie. Kawałki drewna, to ci chodzi takie inne? No też. Że wiesz, tu wrzucam długopisy i tym podobne, więc... Przynajmniej ten czwarty dobiję, to już będzie jakoś inaczej. Ej, teraz przestało dropić. Dobra, to chyba nie ma sensu. Tracimy tutaj dużo czasu. Ostatnie rozbieram i lecimy. Dobra. Nie ma. W sumie jest. Jednak jest. Po dwóch stronach i biorę tą. Klucz miał. No to wychodzimy już. Tu co leży? A, części elektroniczne. Jak to mnie nie pierdolisz? Ej, Turcjan. Wiesz co, to było chamskie. A po co było krawiectwo? Teraz? Było chamskie. Ja chciałem sobie zębiaka dotłuc, któryś mi się wpierdolił. No ja sobie te ciuchy drę tych zębiaków. Weź mnie do chuj. Wpada. Wydaje się, po co ona była, nie? Dla mnie. A krawiectwo jest do... na przykład przeszywania skóry na ciuchy. A skóra więcej ci defa daje. No okej. No i przede wszystkim dziury w sumie łatać też. Trochę sobie... No, zresztą są daleko. Trochę sobie... Mam trzy dziury na przykład na tej kurtce. Ja rozładuję. Dobra, to wszystko... Mogę wrzucić... wszystko, ale zobaczmy jeszcze ten samochód tutaj, bo być może... jakimś cudem ma kluczyki. Niestety nie. Ale przeszukiwanie możemy zobaczyć. Wędka i pułapka na ryby, ty. O. To zbieramy na pewno. Ty, ale zajebista maska. Tylko nie masz klucza ani nic z tych rzeczy. No nie. Ale ty, by wystarczyło mi tylko klucz nastawny i bym mógł. Ale nie masz. No niestety. No chyba, że się wrócimy do bazy i będę mógł. Jeszcze przeszukuję cokolwiek, ale... kartka papieru. Fajnie można ekspy połapać dzięki temu. Dobra, co tutaj dalej mamy? Hordę, jakieś domki. Możemy iść do tych domków. Chcesz do tamtego iść? Mhm. Ja myślę, że do tego. To jest ładny basen. Gdzie kurwa? No nie! Nie wiem, co moja postać odpierdala dzisiaj, naprawdę. A co, ugryźcie? Nie, na szczęście nie, ale w rugby jakieś kurwa dziwne rzeczy.
Serio, kawałek szmaty brudnej. Gotowanie tom trzeci mamy? Co? Gotowanie tom trzeci. Chyba tak. Puszkę pomidorów. Coś... Chuj, nic nie było. Co możesz rozmontowywać, jak chcesz? Właśnie to zrobię, ty idź na górę. Przelukaj przy okazji, czy tam nic nie ma. Bo cię słyszałem. No. O, słyszę cię. Kij baseballowy, nice. Wiemy, gdzie mogą być kije. Zapomniałem. My wylutowaliśmy tam to miejsce, czy nie? No, nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Chyba nie. Widzieliśmy chyba tylko broń stamtąd. Ok, gwoździe, trzy sztuki, nie? A które masz sadarstwo? Poziom czwarty. Już czwarty rzeźbił? Mhm. Kurwa, powiem ci. Dokładnie czwarty i pół zaraz będzie. Więc cały motor montujemy, także. A w ten sposób. Skip, jak ci się podłoga podoba w tym domku? O co? No, jak ci się podoba? Jest... No zwykłe panele. No ale podoba ci się, czy nie? Szukamy innych? Znaczy, no mi się wydaje, że takie bardziej... Takie średnie są, takie no, przeciętne. Szukamy innych, okej. Okay. A co ty tak chcesz, nie wiem, jakoś... Je podebrać, czy coś? No ba. Jest czwarty poziom, wbiłem. Teraz muszę przeczytać... Stolarstwo. Które chyba zostawiłem, o Jezu. Na górze nic nie było na pewno? Na górze gówno. Znaczy dla mnie takie gówno to jest. Jest elektryka wpadła w końcu. Ty, ale jest łóżko. Nie przeszukiwałem zombie. No i co, że łóżko? Może byśmy sobie je wzięli do bazy? Ale że jedno. A nie dwa. Bądź tolerancyjny. Dwuosobowe? Tak. No co jest dwuosobowe? Wiesz co, jedynki. W sumie jedynki mogliśmy wziąć. Ej, czemu puteronek? A, bo jest pust. Okej, okay, nieważne. Powiedziałeś wziąć. Wziąć powiedziałem? Wziąć. Mi się wydawało. Wziąć. A, wziąć? Wziąć. Wziąć! Jeżeli wziąć, to mea culpa. Skip, poprawiaj mnie. Nie no, powiedziałeś wziąć. No mi się wydawało, że powiedziałeś wziąć. Nie. Ale się wyjebało. A ja powiedziałem zabrać. Brakuje z tego łóżka, wyszło niestety. Ha? Ale to jest drugie, czekaj. Włącznik. Włącznik. Pomignął. Do fabułki. Dobra, jedno łóżko będziemy mieć. Jedno. Muszę to wziąć. To chcemy też dwuosobowe? Czekaj, bo zgubiłem się, nie tu. Można. Bo rozmontowuję, nie będzie odwrotu. Szybko się decyduje, 5 sekund masz. Szybko, 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 ale już rozmontowane. Dobra. Na podłodze będziemy spać. Dobra, czyli jedno łóżko jednoosobowe już mamy. Jest wyjście. Nie wiem. U, jest ty. Rozwalony, tylko muszę skoczyć jeszcze i odłożyć to łóżko. Mam przeciążenie na maksy. Dobra. Jest, w końcu się jasno robi. No, żebyś wiedział. Coś w końcu będzie widać.
Tylko ci oczy niewiele dają. Czemu klej tutaj leży? No porównanie, zobaczyć. Ja pierdolę. Ja jak się rozpakowywałem, to wrzuciłem wszystko na podłogę. Nie do bagażnika. Zbieraj! Ej, czaj, że to jakiś zombiak się wbił do jakiegoś domu, rozwalając przy tym drzwi. I po prostu łatwe wejście. Cały czas się coś tłukło. Cały czas mi się coś tłucze. O, syrena. A moja postać pali i pali i pali.